Kucio banuje Mamona. No co czyszczenia? Reagowanie. To Mamon, już nie wrócisz, bo cię ostrzegałem, żebyś ich nie wyżywał. I teraz nie moderacja, tylko ja ci dałem. Żegnam. Siemka? Siemka! Hej, hej, Witku! Ale... Co? I teraz nie moderacja, tylko ja ci dałem. Żegnam. Siemka? Siemka! Hej, hej, Witku! Alem szklane whisky na sen... To AI głos Mamona doda do tego filmu. Ty masz to prawdziwy. Dzięki Foka za 68 lat! Dziękuję bardzo. Wiesz co będzie za miesiąc? Rozumiem, że dlatego subskrybujesz tyle lat. Żeby w końcu to się wydarzyło. Ale... Poczekaj, bo jeszcze jest 2137. Do tego też dobi. Także jeszcze trochę lat przed nami. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że do tego też dobijesz. Dziękuję bardzo. I pisz więcej i nie mów, że cię nie widzę, bo ja widzę wszystko na czacie. Alem szklane whisky na sen i spać i tak... Szklankę whisky? ...się nie chce. Na chuj Mamon ban u mnie i tak kur... nie chcecie tam siedzieć. Zakończą Mamon. Zamknij mord! Niesamowite, że masz mnie na ignorę i każdą wiadomość moją czytasz psycholu. Jak masz do mnie pisać, to po polsku albo wypier... Nie wyzywaj widzów! Nie dosyć ze frajer, to jeszcze wyzywasz sam won na blog! Przecież mnie zablokowałeś, idioto jebany, już pół roku temu. Jak to jest, że połowa polskiego community Tiłcza siedzi ci w głowie rent free? Dobrze? Wyjebane mam na taki spęd baranów, jak ty gościu jesteś dla mnie jak mrowka kolo, której przechodzę. Nie jesteś nikim ważnym w moim życiu, więc kolo, chuj mi lata twoja opinia. Mordę sklej, podaj adres, to napluję ci w mordę na żywo. I co gowniaku, tylko na... Co to jest? To Mamon u Gucia na czacie się po prostu z ludźmi wyzywa? Bo to jest u Gucia, tak? Pisać możesz i zero efektu, a ja po prostu klikam bloka i ty sklejasz mordę i nie piszesz do mnie. Siema konfidencje. Nie jestem twoim starym, więc wypalaj na bloka. Czemu twój 40-letni... Jezus Mary, co to w dupę jest? VIP na czacie kłóci się i wyzywa każdego, co go oznacza. Delfin. Przecież twój ojciec Delphi. Się z nikim nie kloci, wypalaj na bloka. Gówno to kogoś interesuje, co ty robisz, Atencjuszko Kulawa. Porządek to z toba rodzice powinni śmietniku zrobić, a nie się prujesz do ludzi, wypalaj na bloka. Wszystkich jak zablokuję? Jak tam poblokowales już wszystkich na IT? Sprawy wytoczone smierdzielu? Jesteś baranem, dostajesz bloka, nie jestem twoim ojcem, gdyby tak było, to w tym momencie twój komputer byłby na śmietniku, zegnam barana. Mamon nas wyzywa. Donosicielu pomawiaczu, jak mówię, wypadalaj na bloka, to nie jest wyzywanie, więc wypadalaj. I tak jesteś mała konfidencka stara? Nie, nie jestem twoim starym, zapewniam. Czwarta nad ranem, mam out only w Valorancie. Bez muzyki. To czwartej w nocy się działo? Ja piękne. Piękna sprawa. Piękne. Sztywny git, sztywne zasady, a śmieć po rodzinie najeżdża. Nie jestem twoim ojcem, więc odpierdź się. Nie pytałem cię o imię i nazwisko, nie interesujesz mnie, gościu. Nie jesteś nikim istotnym w moim życiu i nie będziesz gówno w kiblu. Więcej dla mnie znaczy... Dzięki na ten 8 lat. Dziękuję bardzo. Witam. Cała moja moderacja poleciała na bloka za timeouta Mamona. No ale jak się kłócili chłopaki i obie strony, to obie trzeba ukarać. Nie jedną. Oni wyzywali go, a on wyzywał ich. Jakby tylko oni wyzywali, to poleciał nuke tylko na jedną stronę i chuj. Ale wyzywali się nawzajem, więc i ci i Mamon dostał. Robotka tematyczna? Ale co to jest? Dwie strony to działa. Czyli jak go... Jak to not me? Kiedy? Nie wyświetliło się nie interesuje nic. Mnie nic, tylko jak wybacz mi. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Dzięki. Klemens dał na Goliborde 5 zł. Mamon jest dla mnie gorszy od ciemnucha. Na niego czego? Szkoda by mi było kolana, tym wózkiem bym go dociskał. W Minecraft nie. Oczywiście. A w Minecrafcie to się wszystko dzieje, no to okej. Okay. Tylko no. Gościowi powiem, że nie jestem ojcem, to go wyzywam. Gratuluję. Dobrze, że moderacja na smyczy trzyma tego burka i usuwa wszystkie jego wiadomości. Nocne wyjaśnianie konesera fekalów. Kup to... Jezus. Dzięki, Pat. Dzięki za 41 lat. Ej, o co chodzi? Nie ma mnie 3 dni czy ile i takie ciśniecie Mamona? Co się stało? Moderację. Tą moderację? O nie, nie, Mamon, nie. W tą moderację, bo mi dużo pomagają. I się kłócisz z nimi i wyzywasz ich, oni ciebie wyzywają, więc się nie dziw, że bana dostajesz. I nie pójdziesz w moderację.
Ja tylko piszę za ojcem i cecha nie jestem. Nie, anyway, nie piszesz tego tylko, bo widziałem co piszesz. Oni ci brzydko piszą, ale też nie piszesz, tak. Jak to dla całej siebie to samo, pierdalam pozdro? Tak jak mówiłem, patrzę parowy z moderacji, zawijam nara? Serio? No to mamon, już nie wrócisz, jak parowy z moderacji, bo cię ostrzegałem, żebyś ich nie wyżywał. I teraz nie moderacja, tylko ja ci dałem. Oho, żebyś ich nie ale permik. Oni na ciebie słowa nie powiedzieli akurat. Ja przy to timeoutu mu oddawał za długie wiadomości i emotki, ale to bez znaczenia. Czy dostało w sumie od moderacji, czy nie od moderacji, ale jak wyzywa moderację, która jest często prawą ręką, no to no nie robi się. Czemu oni muszą znosić obelgi jego i nie mogą go zbanować, bo ja tak mówię. Jakby no, oni go nie wyzywali. Proszę bardzo. Może? Rozpad Gucci Gango, ale oni już dawno ze sobą chyba nie grają. Pomijając Kamila, właśnie naprawiłeś wszystkie błędy w przeszłości. Dwóch Polaków, żadnego dwóch Polaków nie było. Siła Black Blue, witam. Nie nauczycielce? Jak jej nauczycielce? Właśnie oglądam. Przecież to było suszone mięso bez kitu i na to ketchup. Było. Eksperyment Foka Beka Beka. No ale ileż można? To już Foka, no nie wiem, wy się lubicie, tak? Żeby nie to jest miłość wasza. O czym dwie minuty później napisał, chwać te parówy z moderacji, powtarzam, coś takiego. Ja już nie powtórzyłem. Zobacz, czy bana masz, ale mnie nawet nie kusi to, rozumiesz? Mnie nawet nie kusi sprawdzić. To mi tak zwiewa, że szok. Może mam, może nie mam, jakby... No, pewnie ma. Nawet mnie nie kusi sprawdzić, widzę. Daj spokój, stary. Ja to już od dawna wiem, że wszyscy są tylko... w oczy kolegami, za plecami są łajzami po kolei. Czekaj, to teraz Gucci coś pisze u kogoś, a mamon gada, czyli druga strona. Demonika, stary, złego słowa na tego chłopa nie powiedziałem nigdy. Mimo, że przysyłał tych śmietników ode mnie, że każda osoba, która coś odpierdła, to była łajzą moja od niego. Rozumiesz, te jego przydopasy pierdolone przychodziły i mówili, że ich przysyła. Tyle, co on podalał na streamie, nawet nie miał jaj raz się przyznać i przeprosić. Stary, ja to się nie dziwię, że ludzie, którzy powiada, którzy nie potrafią powiedzieć takiego czegoś, robią coś podobnego. Nie mówiłem słowa na niego. Zawsze byłem pozytywny. Po czym się dowiaduję od znajomych, że ta łajza p***na łaziła człowieku i zaczepiała jeszcze... Jeszcze bym ci powiedział, z kim mi dupę opierdalał. Jeszcze bym ci powiedział, z kim, to byś się zdziwił. Drugą łajzą, z którą nie gadam nawet, no nie? Jeszcze mieli do siebie spina jakiś czas temu. Ja tylko mówiłem, jak mnie coś wkurzyło. O, stary, on klipa ma, a jak gra człowieku bezczelnie, kurwa, gra sobie w Eurotrucka, jakiś widz go wkurwa na czacie, coś mu pisze, a ten wyskakuje z podtekstem do mnie i z komendą, po czym do mnie pisał i tylko sprawdzał, czy wiedziałem o tym, a później prosto w pysk mi kłamca jebany mówił, że o, z czatu czytałem, widać normalnie na klipie, że po prostu na złość widzowi chciał zrobić, bo mu widz dogryzał tekstami jakimiś moimi. I mu odpowiedział w taki sposób, że kurwa, i nawet nie umiał do tego, stary, normalnie przed mordą mu to pokazałem, nie umiał to w dupę jest. Taki to jest człowiek. A wszystko, za każdym kiedy razem, kiedy cokolwiek, coś mi nie pasowało, zawsze miał wiadomość prywatną. Plecaki za 3 dni, też będę chodził, dupę ludziom opierdalał, to jest w porządku, skoro takie zachowanie aprobujecie wszyscy. To też tak będę robił, zobaczymy. Deus też pisał, a kto to jest Deus? Pisał u Gucia, że dobrze, że go zbanował. A, ten chłop tutaj, okej. Nie, Witek, ja nie będę już chodził do nikogo. Około 95% Twitcha dzisiaj followy wszystkie ode mnie zabrało. Ja już nie będę na Twitchu siedział prawdopodobnie. Mam dosyć tej platformy. Onej zjebów. Jak? 95% followów stracił mamon? Z dnia na dzień? Jezus Maria. A Dubielowi przybyło po Pandorze. Nie, podwójne standardy. I fałszywych ludzi. Okazuje się, że osoba, która gra w komputer, po prostu, bo lubi, jest frajerem, a gość, który dzwoni i ewidentnie macie gości, co z dupy zapalali. Masz nie jednego, który na jednego i drugiego twojego panicza łaskawego się rozkraczył, nawet jedna z drugą mu nic nie napisali. Tacy są w porządku, ale ludzie, którzy nic nie zrobili, tylko grają w komputer, są najgorsi. Ja już się przyjrzałem, ja już dzisiaj myślałem, czy... sobie na kiku nie zacząć odpalać, bo ja już mam dosyć tej platformy tutaj. Jeden drugiemu, kurwa, nie wiem. Jeden drugiemu czymś. Wiesz, tam są ci sami ludzie na kiku, mi się wydaje. To co za różnica? No mało ludzi streamuje ogólnie na kiku, nie? Chyba tylko Nitro. Zdrości, niezawiści ci. A szkoda, że ten ma jeden widza więcej, drugi. Co to ma być? Co to za ludzie tutaj są? Człowieku, popierdolone. Nie, ale na kiku przynajmniej możesz powiedzieć komuś, co o tym myślisz. Tu nie możesz. Ale nie, to nie chodzi, że ja po prostu powoli mam dosyć tego wszystkiego i tyle.
Tamtyr. A tak poważnie to po prostu, nie chce mi się streamować. Jak widzę te wasze farszywe, fałszywe pyski, to mi się odechciewa. Już 139 widzów, myślisz, że mi na tym zależy? Głąbie ty zasrany. A, rozumiem, Blackbone. No tak, tak. Stary, ja sobie mogę wyjść do kogoś, ktoś mi może napisać, że moja matka jest k***ą, nic z tego nie ma, ja napiszę gościowi... Dziękuję bardzo, Draco. Wiesz co? Nie, nie. Dziękuję za 35 lat. Właśnie myślałem dzisiaj, czy zrobić... no chyba zrobimy po Batmanie, a Batman jest na jednego streama. Jedna część. Więc tylko nie wiem, czy jedną po drugą będziemy grali Batmana, czy jedną i za jakiś czas drugą. No. Q? A no Q to myślałem, żeby dzisiaj albo jutro Black Blue odpalić Q. No. Coś pogramy. Ale skończyć raczej się nie uda. Ja dostaję bana, więc sram na takie coś, gościu, po prostu. Od ciebie akurat dostałem za to, że pojechałem swoją moderacją, bo kurwa służyli. I tyle mam do powiedzenia. Że centralnie dwa wiersze wyżej chłop mnie jechał jak szmatę. Jeszcze chłop inny coś innego zrobił, to im ci poza streamem powiedział. I to twoja wspomniała moderacja zostawia. A to, że są w porządku, co? Dla ciebie nie znaczy, że dla mnie nie mogą być k***mi. I tyle, no. Dla mnie nie są fair i to jest moje zdanie. To, że dla ciebie są w porządku, to ty chyba oczywiste. Zresztą skoro już pytasz, to też już kurwa. Zresztą pierdolę to kurwa. No Draco, ostatnio w nią grałem 20 godzin, żeby skończyć na jednym streamie. Dziękuję jeszcze raz za słupka. Aha. Sobie dałeś wejść na głowę, ty k***a tępy kutasie pierdolony. Przecież ty nic nie możesz z tym k***a zrobić. K***a nawet te z***y pierdolone im na to pozwalali, więc z nimi wszystkimi, gościu. I k***a mi spierdolaj, zabierz tego follow'a manę i tak już masz perma. Wyjebane mam w to. To jest piękny dzień. On dał perma Guciowi teraz? To ja też zrobię co powinienem i wypierdolę cię stąd, gościu. Do widzenia, o. Nie no, to chyba się pokłócili bardziej niż kiedyś, nie? Bo pamiętam, że już kiedyś coś tam się kłócili. Ale teraz permy poleciały. No ciekawe, czy coś się jeszcze pogodzą. Czy to już... Ostatnia reakcja taka. Słyszę strzech! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. 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 Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę